Naszym gościem podczas gali FEN9 Go For It jest Marcin Bandel. Marcin, ostatnio w Krakowie Steven Ray był troszeczkę za mocny, ale dzisiaj Mirosław Wacek, rywal, dobry chyba na odbudowanie morali, bo poszło ci szybko, łatwo i przyjemnie. Jakie to są twoje wrażenia na gorąco po tej walce? No tak, no fajnie, że powróciłem, bo presja była duża. Wiesz, wracam po dwóch przegranych, na pewno to w głowie siedzi. Ale z drugiej strony, no chciałem poboksować, chciałem powalczyć trochę w stójce. Lekko mnie spięło na początku, nie pokazałem tego, co robię na treningach. No a później trochę tej przepychanki. No i dał tą głowę, to już wiedziałem, że no muszę. No. Przypomniał mi się Kalidow, jak w podobny sposób skończył KSW, no to mówię, dobra, wskakuję, co będzie, to będzie. Pomyślałeś sobie, że być może to jest pierwszy i jedyny moment na skończenie tej walki, no bo zawsze ciężko rokować to, co może się wydarzyć w kolejnych rundach. No wiesz, nie jestem debilem i wiem, że jak nie wykorzystam, co, jak w piłce, grałem 9 lat w piłkę, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Także no kurczę, trochę powiem ci szczerze, miałem łzy w oczach, bo mówię, no poboksować, strasznie poboksować, chcę trochę być poobijany, chcę trochę, wiesz. Ale no, trafiło się szybko, wyszło, no i no co no, takie trochę niedosyt jest, ale cieszę się. Kolejne edycje Gal Fight Exclusive Night, FEN10, 11, 12. Prawdopodobnie z twoim udziałem? Jeżeli będę walczył w Polsce, będę walczył dla FEN-u, tak? Mam kontrakt podpisany, więc prawdopodobnie w następnym roku też jakoś zawalczę na FEN-ie. Życzymy samych wobec tego teraz owocnych współpracy z Federacją FEN. Serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko powiem, że zrobiłem wczoraj wagę. Organizator tam troszeczkę, organizacyjnie to poleciało, ale ta waga była, wbrew temu, co wszyscy zaraz zaczęli wysyłać. Ale to dopiero się do tego będę ustosunkowywał. Nie mam jakichś pretensji, ale no chcę to po prostu sprostować. I tym oto sprostowaniem żegnamy się z Państwem. Na teraz tyle. Marcin Bandel.